Refleksologia to zabieg dla naszego całego ciała. Sama istota tego zabiegu polega na tym, że mamy receptory na naszym ciele. Największe skupiska to mamy na stopach, na rękach, na małżowinach usznych i na twarzy. Pracując na stopie, postępując według map, które się można nauczyć, pobudzamy pracę naszego ciała. Ja natomiast już robię taką refleksologię terapeutyczną, gdzie pracuje się po to, żeby receptor przeniósł bodziec na zasadzie łuku odruchowego do mózgu, żeby nasz centralny układ nerwowy odebrał tą wiadomość, przerobił ją i wykorzystał na to, żebyśmy po prostu lepiej się poczuli. Czyli co trzeba pobudzić, to nam organizm pobudzi, a co trzeba wyciszyć, to nam wyciszy. Jeżeli jest na tyle silny człowiek, żeby wydalać z siebie toksyny samoczynnie, to refleksologia mu pomoże i to się zacznie dziać. Mogą nam się otworzyć zatoki i będziemy mieć katar po zabiegu. To są objawy tego, że organizm ma coś w sobie, czego się chce pozbyć. Wzmocniony, pobudzony poprzez pracę na tych receptorach, które są na stopach, zaczyna po prostu zabierać się do porządków. Na twarzy pracujemy delikatnie. Jest to bardzo przyjemny zabieg, bardzo relaksujący, bardzo odpręża. To jest zabieg bardziej dla ciała i duszy. Pracując na receptorach na twarzy, pracujemy na mięśniach. Mięśnie się rozluźniają. Punkty, które odpowiadają też za pracę limfy, zaczynają pracować. Odchodzą z naszych oczu opuchnięte właśnie te wory pod oczami. Polecam to każdemu, kto chce się zrelaksować, kto chce zlikwidować skutki stresu. Na pewno jest to też zabieg dobry dla ludzi, którzy mają problemy ze snem, gdzie pędzące myśli nie pozwalają zasnąć. Tam się po prostu udaje wyłączyć te myśli. Terapia manualna polega ogólnie na wszelkiego rodzaju zabiegach wykonywanych za pomocą rąk. Pracuje ze wszystkimi rodzajami schorzeń, począwszy od schorzeń narządu ruchu, poprzez schorzenia też narządów wewnętrznych, bo one też oddziaływują na narząd ruchu. Pierwszym etapem to jest przede wszystkim zebranie wywiadu. Dobry, szczegółowy wywiad to jest 80% sukcesu. Kolejnym etapem jest przede wszystkim ocena wizualna całej postawy pacjenta. I potem zaczynamy od badania funkcjonalnego. Jest to naprawdę bardzo dobre rozwiązanie, bardzo dobra alternatywa dla konwencjonalnej medycyny, która często sobie nie radzi z zaburzeniami czynnościowymi, bo ich nie widać na rentgenie, nie widać ich na rezonansie. To są takie zaburzenia, które najczęściej ludziom przeszkadzają i my z tym pracujemy. I pracujemy bardzo skutecznie. Jest to moją pasją przede wszystkim. Lubię to robić. Mina zadowolonych pacjentów, którzy wychodzą po jednym zabiegu i już ich nic nie boli, a bolało przez tam 10 czy tam x lat, jest po prostu bezcenna. Mamy tutaj taką wspaniałą saunę indywidualną. Najpierw jest sauna, potem jest masaż miodem. Jest to zabieg bardzo regenerujący, relaksujący i bardzo dobrze wpływa właśnie ten zabieg na naszą cerę, na naszą skórę, jak również na nasze samopoczucie. Saunę polecamy dla każdego, kto chce się dogrzać, kto chce poczuć ciepło głęboko w swoich tkankach, kto się chce zrelaksować i mieć piękniejszą cerę. Dzięki jodze jesteśmy w stanie pracować nie tylko nad swoim ciałem, ale również nad swoją pogodą ducha, nad swoim stanem psychicznym. Zyskujemy dzięki jodze spokój i radość. Jesteśmy lżejsi w życiu codziennym. Poruszamy się bardziej swobodnie. Czujemy się zdrowiej, spokojniej. Jesteśmy mniej podatni na stres. Po pierwsze to jest energia dźwięku tych instrumentów, których używamy, czyli gongów i mis. Głównym efektem tych działań quasi terapeutycznych jest to, żeby człowiek odpoczął się, rozluźnił i uspokoił, lub też odbył jakąś podróż we własne rejony, o których w ogóle nie wie, że one istnieją.
No i na tym polega ta terapia, żeby to wszystko zaczęło w nas funkcjonować i harmonizować się i żebyśmy się głęboko zrelaksowali.